No dobra, jesteśmy na miejscu. Pity już stoją. W oddali już ktoś przepala sprzęt. Zaraz idziemy na tor, sprawdzić jak to tam będzie wyglądać. Powiem, że jest ładnie przygotowane. Jak widać. Chociaż nam to by nie przeszkadzało, jakby były gałązki bez zdroża, to by mamy tam, kurde, na to nie patrzyli. Tak bym przydał. Ale nie, fajnie tam przygotowany. Ekipa lampy się postarała, widać. No, nie jest. Podoba mi się bardzo. Masz kamerkę? Będziesz nagrywał coś na YouTube? Nie mam. Znaczy mam kamerkę, ale nie, ale mam nie masz baterii. O, jest. Dobra, to lecimy, zaraz zobaczymy się w następnym odcinku. Odcinku, nie odcinku, tylko w następnej sekcji. Dobra, weszliśmy teraz na tor. Jak widać, bokiem pójdą młodsi, a dla nas ogólnie bardziej zaawansowanych. Rybki? Piranie? Ej, boję się, wiesz czego, Piotrek? Że mi opona się jest. O! Pirania? Kurczę. Ej, będzie zajebiście. Czekaj, jaki tu jest próg, jeszcze zobaczę. Ej, ale progu nie ma, no to będzie można całą petą przelecieć między... Będzie trzeba, wiesz, powiem ci gdzie celować? Nie. Będzie trzeba celować między oponami. Bo jak wjedzie ci opona w to i ci zapinuje się, będzie problem, nie? To będzie celować w między. Skakać. I za jak myślisz, jak to zrobić? Tak, Boże. Jedno koło tu, drugie tu skakać. Aha. Ej, żeby potem się okazało, jakbyś dał jej motor, to pojedzie lepiej od ciebie. No, na pewno. No. Pewne, ale to są trzynastki? Nie. Nie no, zarąbiście. Zarąbiście jest. No jest troszeczkę wody. Troszeczkę. Uwaga, piranie. To pasuje tam do środka, nie wpaść. Ej, my jedziemy w tą stronę, tak? Tak, tamtą. Bo to będziemy przeskakiwać. Bo widać ogólnie po progu, nie? Że z tamtej strony jest zasypany, nie? To jedziemy w tamtą stronę. Co? Tutaj ci powiem, będzie ślisko, jak nie wiem co, jasny pier. Trzeba będzie uważać. Beton jest. No. Mogli to gryzałko przepieprzyć, było fajnie, tylko że sypałoby się, nie? Kurzu by było pełno. Minus taki. Tu pójdzie leci normalnie tor. Nie, czekaj! To jest dla nas. Młodsi to ominą, a my będziemy mieć opunki. Kurczę! Czy przez te opunki będziemy wskakiwać aż tam? Nie, wiesz czemu? Bo to się nam mugnie. No. I raczej nie przelecisz. Ja bym się bał, żeby się przodem nie zatrzymać, na pewno nie wy. Kurwa, ale ja byś. Nie, odbije ci tył. No. Tył ci odbije. Trochę za mało gazu, żeby. Znaczy za mało mocy, żeby. Tutaj przypierdzielić. Tak. I na łuk. Jest naklejka lampy! Gdzie? No kurde, jest! A jest! Super sprzęt, kurde, do obróbki na torze. Do poprawek i tego wszystkiego. Kurde, 60 Six Days. KTM by się... Ale na pomarańczowo by mogli przemalować, nie? Kuba jest... 4 miesiące przerwy. Niestety, ja też długo nie jeździłem. I ostatni raz tak poważnie to jeździłem na zawodach. A tak to ja nie też jeździłem. Jakby nie patrzeć, to na to samo. Przejechałem się dwa razy. Dwa razy TTR-ką się przejechałem i tyle. Bo hopy lubiłem zawsze. Tej się najbardziej bałem zawsze. Tak, hopki. Ja lubię. Powiem ci, zawsze mi naprzód leciał, nie wiem czemu. Chyba że bałem się i odpuszczałem dlatego. Ale jest kamień, kurwa, jak wywalisz się, będzie twardo, kurde. Beton, no. Aż patrz, że opona spalona, nie? No ale trzeba będzie przelatywać, żeby to zawieszenie nie robiło. Dobra, omijamy to. Czekaj. Tu będziemy startować, nie? I co, od razu hopa? No chyba ją zrobili właśnie teraz. Bo tu polecimy, wiesz, i... Żeby trochę zwolnić. Żeby zwolnić, żeby nie zapieprzali, nie? No. Nie wiem o coś. Pobieram tak. No. Dobra, chwilka przerwy, szkoda baterii. Będziemy, lecimy na odprawę. Zaczynamy od pracy.
razem. Zawsze jak chcę flagę podpinić pod głowę, to poczuć się. Bo ja moi. Kilka słów całych zawodów. Więc startujemy na ogólnie obowiązujących zasadach, czyli chorągiewki, tak jak przy wszystkich zawodach. Czerwona wstrzymuje, żółta ostrzega o niebezpieczeństwie, także wtedy zwalniamy, omijamy niebezpieczeństwo. Jeżeli mamy awarię lub wypadek, usuwamy motocykl z toru i czekamy na pomoc. Jeżeli nie chce odpalić, usuwamy się także z toru i walczymy obok, żeby nie blokować przejazdu innym zawodnikom. No dobra, już dwa wyścigi się odbyły. Siedzimy, czekamy na naszą kolej. Mieliśmy takie kółko zapoznawcze już, żeby sprawdzić ogólnie tor i pod telewizję robiony filmik. No ogólnie, żeby przetestować przeszkody i to wszystko, więc jest to wszystko wielkie plus. Powiem wam, że przeszkody są mega. Nie wiem, czy trudne, czy nie. Jak dla mnie, no nie są trudne. No, po gorszych terenach jeździmy na co dzień, więc dla nas mogą być nietrudne. Ale dla kogoś, kto porusza się po torze, może to być jakaś tam większa przeszkoda. To jest ciężko z wyhamowaniem. No niestety jest troszeczkę twardo na torze i po prostu po zeskoku, na przykład na dużej hopie, jest ciężko wyhamować. Wjechałem na tą oponę, już tam nie mogę wyhamować, dopiero spróbowałem jakoś tak i dzięki było mnie i udało. Za bardzo się wstydziłem. No a ja oczywiście jestem zadowolony. Tor jest mega przygotowany, chociaż można byłoby glebogryzałkę uruchomić. Ale poza tym, no, motorki czekają na swoją kolej wyścigu. Chociaż już były dwie awarie, nie ukrywajmy. Jedna opona z przodu mojego braciaka. I z tyłu tego. I z tyłu naszego kumpla, co jeździ motorem, wiadomo, poki. Chociaż już tutaj dużo takiego nie zostało. Jest dużo, ogólnie będę musiał spraya pożyczyć. Kurde, bo łańcuch mi zasnął. Łańcuch mi zasnął cały. No, ale nie narzekam. Na razie motorek i ogólnie silnik się już sprawuje, mimo że chłodnicy nie założyłem, chociaż są gdzieniegdzie wycieki. Niestety gdzieniegdzie są wycieki i zawieszanie pracuje do zera. Przednie i tylne dobijałem dosłownie do zera. Aha, jeszcze sprawdzę, czy nie zgubiłem tego. Dobra. Bo dostajemy oczywiście takie tutaj czujniki, można powiedzieć chipy, żeby szczytywało nam jakie mamy czasy okrążenia. I to się dopiero na koniec oddaje wyścigu. Na koniec wyścigu się to oddaje. I cóż no. A dopiero zaczynamy. Mnie trochę po Red Bullu trochę w żołądku miesza. Niestety. A nie, nie ujebało tak bardzo. Co? Filter? Nie, wysył. Trzymam tylko na początku, bo a tam dalej wszystko. Dobra. Czemu tak masz ujebany z błota? No bo kurwa, ja przykład dwójka przeskakiwały i cały ładowało, wiesz. Tutaj, kurwa, tak. Błoto? No było to wszystko biedrujące. Ja na jednym kole zawsze jechałem. Nie wiesz. Skakałem, uderzałem tylnym kołem, a przednim mi tylko ten i wyjeżdżałem na górę. Ja przeskakiwałem tak, no ale że kurwa wjechałem tak i wiesz. Tutaj patrzcie, jest skill mojego braciaka, jak przejeżdżać przez błoto. A tu jest pan MRF. Zero błota. Ja kurwa przeskakiwałem dwuja i on... A ja przeskakiwałem całe. Bo ja nie da się spróbowałem na trójce i nie przeskoczył, bo... Ja na trójce skakałem. Na trójce to kurwa bijało mnie. Ja mam trójkę, to takie jak ty na dwójce. To wiem, ale dwójką mnie nie zrobiłem to... Dlatego uderzasz tylnym kołem. Ale nie, to... Skaczę, ja skaczę, dobija ci zawieszenie i ładujesz płytą w błoto, rozumiesz? Nie. Ja ładuję... Bo nie umiesz skakać. Nie umiem skakać, tylko umiem. Skaczesz, walisz tylnym kołem, odchylasz się do tyłu, żeby jak najdalej dalej dojechać na tylnym kole i wtedy uderzasz. Teraz pociągnę. Przed... Dobra. Idę zobaczyć, bo już będzie koniec wyścigu. Zaraz zobaczymy, jak tam poszło młodszym kolegom. Dobra, mamy jeszcze dwie kreski, więc możecie coś powiedzieć dla widzów, którzy nie przyjechali do Rzeszowa. To mogę żałować przede wszystkim, bo... Zabawa przednia. No, jechałeś po torze, jakie pierwsze wrażenia?
do przejechania nie jest za trudne, ale... Czekaj, ty masz zawieszenie te regulowane, tak, nie? Tak, no, bo RCZ. No. Tutaj kolega drugi startuje, tam trzeci. Ale na RC to trochę im dobija. Dobija, no. RC-ka ma zwykłego, nie? Tam jest za miękkie trochę zawieszenie. Jest dobre do zapieprzania po nierównościach, ale do skakania i do ogólnie takich, kurde, przeszkód. No ja na tym jeździłem i mi się fajnie jeździło, ale to trzeba tam troszeczkę, tak wiesz, odciążać przód. No. Nic, tylko zostało zaprosić na kolejną rundę w Rzeszowie. No, 20... Czekaj. Muszę dodać notatkę, bo ja mam sklerozę. No. No dobra, no, nie będziemy marnować miejsca na filmiku, więc do zobaczenia na wyścigu. Do zobaczenia. No, może mnie wyścigniecie, jak mi nawali pit. Dobra. No dawaj. Jeszcze raz. Tak jest, jak się właśnie lata na dużym torze. Zawody się nie zaczęły, a już. A już jest felga pokrzywiona. Musimy dobiec. I czekaj. Nie będą ach te MRF-y, lecz... Panie i panowie, to jest ICF. Miało się tu nic nie psuć. Przednia felga, tylna felga, szprych brakuje. No ale niestety. Zapierdziela. Jeszcze objedzie zawody. No i o! Nowy amortyzator. A niestety już wylany. To są te panowie i panie ICF. Dobra. Wystartujesz? Wyprostuje się na Konara, na tych, na Belka. Tutaj panowie przyszli nasi. Pokaż karteczkę. Troszeczkę brzydki autograf, ale się podpisałem tu u góry. A tu Pit Bike Rider, nie wiem czy odcyfrujecie, ale to na pewno jest autentyczny Pit Bike Ridera podpis. No, przywitajcie się. Dobra. Piętrek przyjechał. Tobie też dał? Tak. Aż tak źle?